Bieda będzie, jak będą na chwilę z traktorem. Szczęść Boże, konferencja prasowa Konfederacji, granica państwa, Barwinek, Podkarpacie. Protest rolników i polskich patriotów, którzy różnych zajęć się i mają, ale przede wszystkim parają się produkcją rolno-spożywczą. Protest, jego temat, zagadnienie, problem przetrwania. Czy polskie rolnictwo w ogóle przetrwa ten napór? Z jednej strony napór towarów z zagranicy, nieokreślonego często pochodzenia, jakości, a z drugiej strony napór eurokołchozu, Zielonego Ładu, który, jeśli miałby rzeczywiście być w Polsce wprowadzony, będzie prowadził do zagłady polskiego rolnictwa. Konfederacja staje z rolnikami, transportowcami, z polskimi patriotami, którzy protestują już kolejny miesiąc na granicach, na węzłach komunikacyjnych. Służymy naszymi skromnymi środkami komunikacji i staramy się murem za protestującymi eksponować ich postulaty i domagać się, by rząd warszawski przestał tylko transmitować na Polskę tę złą politykę, a stanął po stronie polskiej produkcji rolno-spożywczej, polskiej przetwórczości, polskiego producenta, a finalnie i konsumenta, bo rolnicy protestują nie we własnym, egoistycznym interesie, każdy dla siebie. Rolnicy protestują w interesie nas wszystkich. To jest być może ostatnia taka zorganizowana, zdolna do organizacji grupa zawodowa, społeczna, która jest w stanie jeszcze zawalczyć o Polskę. Oddaję głos przedstawicielom protestujących. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu i wszystkich, którzy nas oglądają. W pierwszych słowach chciałbym podziękować tutaj w imieniu rolników, choć nie jesteśmy żadną organizacją partyjną, że Konfederacja jako pierwsza tutaj przyjechała tak oficjalnie i chce porozmawiać tutaj z rolnikami. Problemów jest bardzo dużo. Ogromne problemy, ogromne trudności. Stoimy tutaj, jak Państwo widzą, troszkę w śniegu, ale jesteśmy ostatnim tym bastionem, który podjął rękawice w obronie ojczyzny. Bo to jest obrona ojczyzny. Ojczyzna została, można powiedzieć, że zaprzedana. Tutaj już pan poseł Braun powiedział w tej sprawie parę słów. Myśmy nie chcielibyśmy się tutaj mieszać w jakieś interesy polityki, bo my nie jesteśmy politykami. My stoimy tutaj i walczymy o słuszną sprawę, o polskie rolnictwo, o polskiego konsumenta, o to, żeby naród polski nie zaginął, bo wszystkie działania, jakie są do tej pory prowadzone, prowadzą do tego, żebyśmy praktycznie znikli z mapy. Próbuje się nas wpędzać w jakieś dziwne rozgrywki międzynarodowe, a polski rząd, można powiedzieć, że bardzo łagodnie bierze w tym udział i wykonuje wszystkie rozkazy, jakie są mu nadane z kierunku obecnie Brukseli. Także w związku jeszcze z innymi problemami w rolnictwie, może tutaj troszkę wypowie się kolega, żeby nie było, że ja tutaj chcę o wszystkim mówić. Także dziękuję ślicznie. Bardzo proszę. Dziękuję. Witam serdecznie. Jestem rolnikiem lokalnym z Podkarpacia, dokładnie z Rubika. Nasze problemy narastają cały czas. To nie tak, że ostatnio dopiero żeśmy się zorientowali, że się dzieje niedobrze. Niedobrze się już zaczęło dziać w tamtym roku, kiedy z bardzo wysokich cen naszych produktów z 1600 zł za pszenicę zjeżdżamy do 600 zł na dzień dzisiejszy. Obawy są jeszcze większe, bo sygnały dochodzą, że kontraktacje na obecny sezon to mogą spaść nawet do 100 euro, czyli do 400 zł. To ktoś zaplanował, to nie stało się spontanicznie. Taka sytuacja prędzej czy później doprowadzi wszystkich do bankructwa. Ludzie muszą zrozumieć, że nie wystarczy tylko popierać nas. Społeczeństwo musi być tu z nami. Społeczeństwo musi po prostu zrozumieć, że jeżeli rolnictwo upadnie,
to upadną wszyscy, upadną wszystkie gospodarstwa. Dlatego apelujemy do wszystkich, korzystając właśnie z mediów, z telewizji, żeby po prostu zrozumieli, że to jest ostatni czas na to, żeby z nami być, żeby wyjść na drogę, żeby zaprotestować temu, co się dzieje. Dlatego apeluję do wszystkich, szanowni państwo, musicie zrozumieć, że żywność, jedzenie to jest najważniejsza sprawa. Musicie patrzeć, co jecie, co kupujecie, na etykietki, gdzie to jest produkowane. Bardzo ważną sprawą jest to, żeby też wspierać nasze rolnictwo, żeby kupować mimo wszystko polskie. Inne państwa na to patrzą, szczególnie, że gdzie jest wyprodukowane. Tutaj brakuje etykiet, brakuje naszej flagi narodowej. Powinno być na każdym opakowaniu, powinno być to zaznaczone szczególnie, bo nie każdy nosi okulary, żeby wyczytać, gdzie to jest wyprodukowane i w jakim państwie. Apelujemy do tych wszystkich firm, które produkują te nasze produkty, żeby mimo wszystko próbowały zaznaczyć artykuły swoje. No przykre to jest, że ten kraj nasz jest zalewany towarem z innych państw, które po prostu no nie mają tej jakości. Polska zawsze produkowała najlepszą jakość. My zawsze szczyciliśmy się tym, że ta jakość nasza była na pierwszym miejscu. Dlaczego Niemcy na przykład wykupują nasz cukier, a swój przywożą tutaj? Dlaczego na przykład nasze produkty, na przykład takie jak zboża czy soja, jest poszukiwana, ona wyjeżdża do Niemiec, a tutaj jest przywożony ten sam towar, tylko na przykład, nie wiem, powiedzmy z Ukrainy czy ze wschodu. Obniżyli nam ceny po to, żeby właśnie nasze produkty wyjeżdżały bardzo dobrej jakości za granicę tanio. No w tym systemie, jaki teraz będzie panował, to rolnictwo jest zdane po prostu na klęskę, na upadek. Musimy coś zrobić, musimy się zmobilizować. Dziękujemy serdecznie, że pan poseł zechciał nas tutaj odwiedzić, bo rzeczywiście to jest pierwsza partia, która tutaj nas po prostu wspiera. Chociaż partii jest wiele w Polsce, dlatego musicie też rozsądzić to, kto jest prawdziwym Polakiem. Tu jest bardzo ważna sytuacja, że Polak musi wspierać Polaka. Musimy się trzymać razem. Nie możemy po prostu się teraz rozdzielać. Tylko w jedności zwyciężymy. Dlatego no, apeluję jeszcze raz do wszystkich, żebyśmy po prostu byli razem w tym momencie. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. I przekazuję głos. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Franciszek Krzyż, Ekologiczne Gospodarstwo Rolne. Jak samo mówi, gospodarstwo rolne ekologiczne. My tworzymy żywność bardzo zdrową. Ale do czego dążę? Do czego dążę, że tak, jeżdżę do Krakowa co tydzień, każdy zna tam Elvis przykładowo, nie? I tak, ja tam wiele nie zarabiam, mam 15 hektarów, robię dobre jedzenie dla ludzi. Zielony Ład. Co mi dał Zielony Ład? Dał mi tyle, że miałem jumpera z 2003 roku. Kraków mi już powiedział, bo było tak wyzwanie, ten cały Zielony Ład, że nie będę mógł wjeżdżać swoim samochodem. Musiałem wziąć kredyt, kupić nowy samochód, tak? Kupić samochód to nie jest problem, tylko kredyt za kredytem, za chwilę zagonią mnie w kozi róg i co? I nie będzie takiego gościa jak ja, nie będzie produkował i zostanę z kredytami. Także jeżeli nasz rolników teraz nie poprze w ogóle cała Polska, ludzie, którzy dla was robimy to jedzenie, nie musicie ekologiczne, tak jak ja produkuję, tylko wszyscy rolnicy sieją zboża, dla was to sieją młyny, żeby to mielili. Jak wy tego nie docenicie, nie staniecie teraz za nami, to będzie tyle po prostu. Pan brał dobrze, że przyjechał tutaj, jakieś ruszenie może będzie, no nie wiem, ja jestem zwykłym Kowalskim, tak jak mówię, też pracuję na pół etatu, jeżeli człowiek chce, to może, to nie ma tak, że coś nie będzie, bo nie będzie, po prostu trzeba teraz i już, bo jak my teraz nie będziemy, to po prostu będzie klęska, naprawdę, co wy kiedyś powiecie swoim dzieciom, jak się spytają, tato, gdzie ty byłeś, bo teraz mój syn się pyta, tato, ty znowu jedziesz na Warwidek na przykład, ja nie pojadę z Innowasem, łzy mi w oczach prawie stoją, ale jestem tutaj, tak? Przepraszam, to jest naprawdę wzruszająca chwila, nie wiem czy wy to wiecie czy nie wiecie, ale kiedyś zobaczycie, że nasze dzieci będą albo nam dziękować za to, albo będą płakać same, bo tak Polska do tego idzie. Panie Brown, ja już więcej nie mogę, bo to jest naprawdę wzruszenie jest tragiczne. Drodzy konsumenci, do was się zwracam i do rolników. Ja również prowadzę gospodarstwo ekologiczne na 80 hektarach. Produkcja zwierzęca, bardzo, bardzo duże utrudnienia, o tym nie będę mówił. Kochani,
Wyraźnie widzimy, że chcą nas wziąć głodem i chłodem. Dzisiaj nawet niebiosa im sprzyjają, ale panowie, jest jedna rzecz i panie, do tego służą dwa projekty. Jeden projekt, bezpieczeństwo energetyczne, to polega na tym, to program Czyste Powietrze. No, polega na tym, w telegraficznym skrócie, na likwidacji pieców w zamian za dopłatę. Ja pytam, czym się ogrzejemy, jak zabraknie prądu? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, to jest Zielony Ład. My z kolegą, z ekologicznym rolnikiem, zasady Zielonego Ładu spełniamy już od początku. Ale tu nie chodzi o to, tylko chodzi o to, żeby nas pozbawić produkcji zwierzęcej i roślinnej. I to są projekty po cichu wprowadzane. I jeśli my się po prostu nie połapiemy, to żeby wprowadzić głód. I panie pośle, pozwoli pan, że uścisnę rękę. Jesteś, drogi przyjacielu, powiem rzecz, jak się wyrażę, jedynym posłem, który rozpoznaje znaki czasu. Znaki czasu. Chwała Bogu, jest Konfederacja. Znaki czasu. Znaki czasu. To jest czterech jeźdźców apokalipsy, który i ten scenariusz teraz jest zrealizowany. Pierwszy zaraza, którą poseł przeszedł jak burza. Drugi to ale jest wojna. Nie mówmy o wszystkim. Ale wojna. I teraz, jeśli chodzi o rolnictwo, zbliża się głód. I do tego głodu musimy przygotować rolników i konsumentów. Dziękuję bardzo. Pan Adam Berkowicz. Tutejszy. Mam nadzieję, radny sejmiku województwa podkarpackiego. O czym zdecydujcie 7 kwietnia. Drodzy Państwo, do tych informacji, które dotychczas już tutaj padły, ja tylko dołączę ogromny apel. Apel do wszystkich, którzy czują się zagrożeni. A u nas na terenie Podkarpacia już w pierwszych dniach działania rządu był gorący, ogromny alarm dla mieszkańców, że mogą być, tak jak to miało miejsce, jednym telefonem pozbawieni środków do życia. Mnóstwo osób pracuje w branży drzewnej, w leśnictwie, w pozyskaniu drewna. Z dnia na dzień, jedną decyzją, całe tereny powiatów, część całego województwa stałaby się skansenem, którym ważniejsza jest krajobraz, przyroda, czy właściwie ta religia Zielonego Ładu, a człowiek, który powinien być w trosce i władz wojewódzkich, i władz krajowych, jest na ostatnim miejscu. Natychmiast po takiej decyzji, zakaz wyrębu, okazały się duże tablice do sprzedania na różnych zakładach tartacznych. A ludziom żyjącym z pracy w tej branży stanęło przed oczyma widmo głodu, nieszczęścia dla rodziny, bo innej pracy w tych terenach nie ma. Ja teraz stąd, z Barwinka, wzywam wszystkich pracujących w tej branży. Nie czekajcie na zawieszoną chwilowo kolejną decyzję, tylko przyjedźcie wesprzeć rolników. To jest jedna wspólna sprawa. I wszyscy konsumenci na razie są uspokojeni. W telewizjach, w żadnej z telewizji oficjalnych nie mają informacji o protestach, tych właściwych, ale to wszystko się dzieje. To zagrożenie, że polskie rolnictwo zostanie zastąpione towarami wątpliwej jakości z zewnątrz, to jest też interes konsumentów. Jeżeli macie chwilę, przyjedźcie na miejsca protestów, samą obecnością wesprzyjcie już wątpiących w to, czy ktoś inny się interesuje, bo to nie jest interes pojedynczego rolnika, to jest interes nas wszystkich. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję protestującym, którzy, jeszcze raz to powtórzmy, protestują w imieniu wszystkich Polaków. To są po prostu polscy patrioci. Rolnicy, producenci rolno-spożywczy, organizujcie się, korzystajcie z tej być może krótkiej chwili, tego okna możliwości, kiedy jeszcze można zaprotestować. Konsumenci, solidaryzujcie się z protestującymi, bo oni protestują w naszym interesie. Bardzo dziękuję, ciąg dalszy nastąpi, nie dajmy się nabrać na plewy. Nie dajmy się rozprowadzić, złudzić, zmamić, nie dajmy się podzielić, zantagonizować, niezależnie od tego, co
sympatyczni ministrowie z warszawskiego rządu będą Państwu opowiadać w najbliższych dniach. Precz z Zielonym Ładem, niech żyje Polska. Z Panem Bogiem. Współpracownicy, przyjaciele, pan Adam Berkowicz. Jaślanin, o, jasne. Jakby to zrobić, żebyście mogli tak przemówić na kolejnych konferencjach prasowych? Zróbmy konferencję waszą. Znaczy, panie pośle, ja powiem bez tak, nas. Bo tu jest organizator, chodzi o to. Jak pan chce nam pomóc, to zrobić coś, żeby ten proces ruszył dalej, żeby... Bo na razie organizator, jest, czyli... No, to nie jest organizator, no, Maciek... Weź tam powiedz coś troszkę. Nie. Pan, to politycznie wiadomo, że... Panie Macieju. Ale proszę nie robić. Tak, bez nadziei. Ale już roli. Zróbmy. Zróbmy. Niech to wszystko zostanie wypowiedziane. Możemy przedyskutować, porozmawiać, skonsultujemy tu Ja jestem do dyspozycji, pan poseł profesor Andrzej Zapałowski z tego okręgu jest do dyspozycji. Nie narzucamy się, ale proponujemy. Proszę z nas skorzystać z naszych skromnych możliwości organizacji. Bardzo do pomóc, a nie zaszkodzić. Tu bardziej jak się widzą. To bardziej monostop, same procesy. Może coś jeszcze, może coś przekazać widzom. No to co ja chciałem przekazać? Ja chciałem przekazać widzom, zwłaszcza konsumentom, żeby się brali po prostu za produkcję własnej żywności i kupowali prosto rolnika. Możemy ten proces zatrzymać, kupując u swojego, prawda? Jest ustawa o sprzedaży bezpośredniej. Trzeba jechać do rolnika i kupić po produkty i wytwarzać żywność w domu. To jest rozwiązanie. Ale jak będziemy kupować w marketach, to będzie problem. Bo odcięcie łańcuchów dostaw żywności jest bardzo proste. Przez nie zatrzymanie produkcji, zatrzymanie transportu żywności do supermarketów równa się głód. Głód jest opisany w trzech rozdziałach Ewangelii Łukasza, Marka, Mateusza. O tym mówi francuski lekarz w 1995 roku Pierre Liberté, że głód spadnie z nieba na wszystkie kraje w jednym czasie. Nie jesteśmy na to przygotowani. Nie mamy GS-ów, nie mamy spółdzielni. Po prostu oni nas chcą wziąć głodem i chodem. To, co przed chwilą mówiłem. Nie pomagają, będą drobnie. Próbują was tutaj skończyć. No to nie tylko w internecie. No nie, ale to ja już nie pomagały. Ja powiem tak. Pani, byłem panie Adamie, gdzie? Tak, naród się budzi. Widzimy teraz, przepraszam, muszę. Do miejsca piasów. Jak odejdzie miska z podpryska, to naród świadomość odzyska. Tylko wtedy. Ale bądźmy na to przygotowani. Chodzi o to, żeby ten mój projekt Zamieniamy Trawniki na Warzywniki wprowadzić, żebyśmy byli bezpieczni żywnościowo, bo jeśli nas będzie więcej, to będziemy po prostu na to przygotowani i się obronimy. Trzeba tworzyć spółdzielczość i trzeba robić te po prostu żywność lokalnie wytwarzać. Mamy naprawdę dużo dobrej pszenicy, mamy dużo dobrej, prawda, i rzepaku. I ja uważam, że jak nie daj Boże ten głód nastąpi, to dla nas będzie też jakieś rozwiązanie, że my się po prostu wyżywimy, ale musimy prowadzić szeroko rozumianą edukację konsumencką. Ja myślę, że trzeba się protestami przenieść pod supermarkety, bo konsument nie wie o tym. Oni po prostu kupują, bo jest tanio. Problem ludzie mają, jak wiadomo, gospodarstwo też i finansowo też mają
problem, tak? No więc nie ma się co ludziom, dziwić ludziom, że kupują tanie produkty. Ale kupując tanie produkty, nie odżywiamy ciała na poziomie komórkowym. I tutaj jest po prostu zaklęte koło, gdzie my cały czas jemy i czujemy się głodni. Żywność do tego jeszcze została zmodyfikowana. Należy też zauważyć, że ta żywność po przebadaniu jest po prostu też GMO. Zatrutała żywność.